Cześć, witam was serdecznie w kolejnym top farciarzu. Dzisiaj Bishop, piąty tier, strasznie upierdliwe paskudztwo. No i na tym dziwnym pojeździe będzie operował Mulik 116, mapa to Himmel i 60% szans na zwycięstwo. Powtórka pochodzi z patcha 9.16, także nie aż taka stara. No i po screenach końcowych można oczekiwać, że będzie to bardzo ciekawa bitwa. Także oglądamy. Na początek zobaczmy sobie amunicję, co ten Bishop posiada. 57 przebicia, 450 uszkodzeń i bardzo szybkie przeładowanie. I ustawia się nasz Bishopek już na heala. No, z tego co ja pamiętam, jak grałem tym Bishopem, on ma kurde niesamowitą wrzutkę. O, tutaj już blindziki. Nasz kolego łupie, 32 pociski. Czyli przy takim strzelaniu i szybkim przeładowaniu mogą się zakończyć. Zobaczymy. Na razie w jakieś oczywiste miejscówki wali Mulik. Nasi wjeżdżają. No i dobra, oglądamy sobie na spokojnie. Tutaj o tyle to będzie fajne, że nie będę musiał przewijać czasu przeładowania. O, jest typ 34, T34, 174. Zaczyna się. Także bitwa będzie o tyle pewnie ciekawa, że będzie cały czas strzelanie. Ale tradycyjnie nie oglądam powtórek z top farciarza przed komentarzem, także dla mnie to będzie niespodzianka. 133 w top 51, tak mi się po prostu najlepiej komentuje, jest to najbardziej wtedy spontaniczne i mam nadzieję, że mój wybór po prostu odnośnie samych powtórek jest dobry. Zresztą zaraz sprawdzimy, czy tak faktycznie będzie. PZ4H, także spokojnie, na tym healu jest dużo. O, weszło, widziałem, że tam weszło, także mamy 307 obrażeń plus coś w ciemno, ale oglądamy na spokojnie, nasi na tego heala nie chcą wierzyć. O, ten typek chyba dostał całkiem, nie, to kto inny chyba dostał, zresztą nieważne, zobaczymy. Ojojoj, ależ tutaj towaru, arta nawet przyjechała, także ta arta tutaj zaraz powinna zejść na strzała, zaraz zobaczymy. Tak jest, 220, to było do przewidzenia, mamy pierwszego fraga, oczywiście niskie tiery, także wszystko jest nieprzewidywalne. Hecer, niczego nieświadomy, za 142, 4 do 2, nie jest źle, prawie 700 uszkodzeń, coś tutaj jeszcze wjeżdża, Cruiser 4, próba w hecerka, wykańczamy hecerka, drugi frag, bardzo ładnie. No mówię, ta arta jest naprawdę upierdliwa, ona potrafi zniszczyć, zniszczyć życie w każdej bitwie. Cruiser, no nie, to nie był dobry strzał, to nie mogło wejść. 5 do 4, nasi cały czas pod healem, nikt nie wjechał. My tutaj również pod healem operujemy, ale poczekajmy, mam nadzieję, że ta bitwa się jakoś jeszcze rozkręci. Dobra, Marder 38. Trafiony, trzeci frag. Także fraguje Mulik całkiem nieźle. 6 do 4, mamy żaróweczkę i trzeba uważać, bo w przeciwnej drużynie jest lew, który może nam tutaj za sekundę zasadzić pestkę. On w końcu ma wrzutę praktycznie na całą mapę i spamuje również niemiłosiernie. No widzimy, zasięg Bishopa jest tak jak jest, plus ta mobilność, to jest najgorsze. Te w ogóle jakieś awki bokiem stoją, co tu się w ogóle dzieje? Czy oni w ogóle grają? Ten typ 95 na pewno nie gra, T28 chyba czeka na wyjazd. Czyżby Mulik wjeżdżał na heala? No to interesujące. Znalazł sobie przestrzał. To było dobre, to było dobre. 330. Taki snapshocik zza rogu. Całkiem spoko. Odważny strzał, odważny wyjazd. No dobra, oglądamy dalej. Chyba się rozochocił nasz bohater. I zaraz tutaj chyba zdobędzie tego heala, coś tak czuję. Dobra, oglądamy 7 do 7. 4 fragi, 1100 obrażeń, 7 do 7. No PZ4H to chyba ma chałubicę, także jak on wyjedzie Mulik, to prawdopodobnie zostanie zdjęty. No ciekawa decyzja, odważna, szalona, zobaczmy co się wydarzy, ale nie, nie, nie. Aż tak szalono nie będzie, także nie wiem, zjeżdża z heala? No chyba tak, chyba zjeżdża z heala. Dobra, oglądamy. Prędkość maksymalna Bishopa to 24 na godzinę, widzimy w porywach do 27 z górki, także całkiem beznadziejnie, że tak powiem. No to jest wada tego Bishopa. On ma naprawdę fajną wrzutkę. On może pospamować, ale ta mobilność to jest jakiś dramat.
Zresztą sami wiecie, jeśli oglądacie mój kanał, jak ja nie znoszę czołgów, które nie mają mobilności. Jaka to jest męczarnia. Dobra, Hill cały czas jeszcze tutaj walczy z jednym czołgiem. O, jest OIK, OIK Experimental, 198 HP, także na raz, dwa lub trzy może zejdzie. 151, także jest szansa, że za drugim strzałem go po prostu skończymy. Widzimy wrzutka prawie pionowa z góry. Bez problemu ten OIK nie ma szansy. 47 HP, nietrafiony, szkoda. O, ale jest trafiony jednak. Wyglądało, że jest pudło, ale jednak jest trafienie, czyli mamy piąty frag, OIK zniszczony. Jeden frag brakuje nam do specjalisty. No i teraz jakieś manewry Bishopem, czyli dosyć interesująca rzecz. Próba znalezienia przestrzału na Hilla. Co tu jeszcze w ogóle mam? PZ4H, Lew, HMX, UE57, czyli Renia, Cruiser 4, Toldy i M2. Czyli jeszcze tutaj mamy spokojnie troszkę rzeczy do wyfragowania. Ale na razie musimy przejechać kilkaset metrów i to jest niestety ból. To jest ból kierowców takich pojazdów. Co to w ogóle jest? Pojazd, to jest chyba podwozie od jakiejś Matyldy? Z jakimś wodogłowiem? Co to w ogóle jest? Skrzynka na listy? Ciężko powiedzieć. Niemniej jednak kompletnie to nie jeździ. O, teraz jaka pozycja. No co za wrzuta. I teraz PZ4H myśli, że jest bezpieczny, a za chwilę stanie wrzutę w tyłek. Prognozuje strzał za wszystko, zaraz zobaczymy. Nie, za 113. Zostało jeszcze 116, czyli jest szansa na dobicie tego PZ-ka. Rozchodził się T28, chciałby fraga. Ja chcę fraga, ale nie ma fraga. Fraga ma mulik, 6 zresztą. 1500 widocznych uszkodzeń. Pada nam okolica bazy, ale te chłopaki stoją skampieni w bezruchu, także będą jakieś strzały w ciemno, zaraz zobaczymy. O, dobrze to weszło. 7 fragów, także mulik tutaj nam nie zamula tej bitwy, cały czas jest fragowanie, jest akcja, jest nawet jakieś jeżdżenie nieporadne, aczkolwiek coś tutaj jest, także mamy stan bitwy 11-10, przewaga w hapsach, 4 wrogie czołgi, u nas 5, mamy 7 fragów, bardzo blisko Radleya, czyli całkiem jak na Artę wynik rzadki, ale czy tak będzie, za chwilę się przekonamy. Jedzie Beach Gun, ten również ma niezłą wrzutę, jest niezłym trolem, ależ to nie jeździ, nawet na tak małej mapie jak Himmel, jakie tu są problemy, żeby gdziekolwiek tym dojechać. 24 km na godzinę. To na rowerze człowiek jeździ szybciej. Dobra, ale na rowerze nie można zrzucać z góry takich pocisków, także jest tu jakaś przewaga. Dobra, no próbujemy chyba wjeżdżać w ich bazę. Nie wiem, jest Cruiser 4. Będzie na niego... O, on leży na boku w ogóle, zobaczcie, leży na boku. Za torami, skitrał się, ale myślę, że... No nie wiem, jak go chce... No, czy przez tą szczelinę go trafi? No nieźle, co za precyzja. Chirurgiczna precyzja, strzał w podwozie, aż dziwne, że on przeżył. Czy uda się go sfragować? Zaraz zobaczymy. Nie, tym razem poszło w wagon. Próbujemy w takim razie raz jeszcze, mamy jeszcze 13 pocisków. No, jest szansa na Radleya. Czy będzie Radley? Za 15 z pleszem. Także jest szansa, że za chwilę nam tego fraga zabiorą. Zresztą przekonajmy się. Próbuję mulik go trafić. Szuka. Jak nie w tego, to może w tego. Skitrali się za torami. Tak, jeszcze bombardiera zrób tym Bishopem, to w ogóle chyba będą niezłe jaja. Przesunął nam tego cruisera niestety. Trafienie tylko w tory. 11-12, 11-13. No i zrobiło nam się... O, AMX sobie robi zasłonę z cruisera. Przepycha go może w stronę bazy, albo to by były jaja, jakby go przepchał w stronę bazy i taki cruiser na boku by skapował bazę, no to by było coś niesamowitego. Dobra, 790 HP kontra 542, zostaliśmy z typem 95, który chyba jest na awku, czyli wygląda na to, że nasz dzielny Bishop został sam na 4 czołgi. Jest cruiser, jak on się zaświecił, przez jakąś szczelinkę. A, dobra, on tutaj nas świeci leżąc na boku. Jest Arta. No, sytuacja robi się ciekawa. Nie ma pudło.
No dobra, robią się emocje, robi się ciekawie, czyli to, co najbardziej lubię w Top Farciarzu, czyli nieprzewidywalność tej serii, nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Jedzie cruiser, jedzie cruiser! Zabawny, naprawdę. Dobra, oglądamy dalej, gdzie jest Renia, gdzie jest Lefek. Szuka. 8 pocisków, no właśnie, 8 pocisków. Czyli robi się już końcówka taka napięta. Plus nie mamy mobilności. No oglądamy. Może być bardzo ciekawie, 5 minut do końca bitwy. Jak na razie w tej bitwie się nie nudziłem. Mam nadzieję, że tak będzie do końca. Jest cruiser leżący na boku. Jest Arta. Oni ty nie wiadomo, co wyprawiają tak naprawdę. Czy będzie przestrzał? Powinien troszkę dalej celować. Jest! Jest! 8 frag, Radley Walters. Elegancko. Gdzie jest ta Renia? Aż dziwne, że nie ma jej z tyłu, że nas zaraz nie spompuje. Na razie leży cruiser. I strzela! Ojejku! Jeszcze strzela ten cruiser. 9 frag, 13 do 13. Pojawił się Lewch. Napraw kierowcę, chociaż nie wiem, czy to się pomoże, ale napraw kierowcę, mój. Masz apteczkę, napraw go. Lewch za 0. Co teraz? Pudło! Co za pojedynek! Proszę Państwa, dwie arty! Jeden na jednego! Co tu się wydarzy? Wyjeżdża Lefek! Za 260! Ależ to weszło! Medal Pula na Bishopie! Ponad 2000 uszkodzeń! Co się dzieje? Renia jest pod healem! A T95 się obudził! I wykańcza nam Renię. Obejrzyjmy sobie screeny końcowe po tej niezwykle ciekawej i kuriozalnej dosyć bitwie. Wpada odznaka mistrzowska, medal Pula za 10 fragów na arcie, medal za kontrowanie, zabił 3 arty, przepraszam, duży kaliber, to jest Cool Blooded, nie wiem co to jest, ale jakiś medal i specjalista. 2,5 prawie 1000 obrażeń, 10 kili, 1363 czystego expa, 28 strzałów oddanych, 16 trafień, 16 przebić, kilometr 500 przejechanej, zarobek z kontem premium to 15 tysięcy, także bitewka na pewno interesująca. Także dzięki za nadesłanie powtórki, widzimy się w kolejnych materiałach, trzymajcie się, cześć!